Przed momentem zakończyło się drugie spotkanie drugiej kolejki PKO Bank Polski Ekstraklasy między Stalą Mielec a Górnikiem Zabrze. Zapraszam do krótkiego komentarza na temat tego meczu. Stal Mielec, czyli jeden z beniaminków PKO Bank Polski Ekstraklasy w sezonie 2020-2021 oraz Górnik Zabrze, czyli zespół, który po pierwszej kolejce był liderem, gdyż wygrał z innym beniaminkiem pod Beskidziem Bielsko-Biała aż 4-2. Stal Mielec natomiast w pierwszej kolejce zremisowała w Płocku z Wisłą na Estadio de la Cruz i wydaje mi się, że pokazała się w tym meczu z całkiem niezłej strony. Więc jeśli przed tym spotkaniem dodaliśmy fakt, że z Górnika Zabrze do Stali Mielec przeszedł Mateusz Matras oraz odwrotnie z Górnika Zabrze, ze Stali Mielec do Górnika Zabrze przeszedł Bartosz Nowak, to nawarstwia się ta liczba smaczków. Jeszcze można do tego dodać fakt, że to był pierwszy mecz domowy Stali Mielec po powrocie do Ekstraklasy, a Górnik, byłem zaciekawiony tym zespołem właśnie ze względu na fakt, że w poprzedniej kolejce zagrali nieźle, wygrali wysoko i chciałem zobaczyć, jak poradzą sobie z drugim beniaminkiem, który jednak był wyżej po poprzednim sezonie pierwszej ligi, bo wygrał pierwszą ligę. I nie zawiodłem się. To spotkanie było dość ciekawe i przejdźmy do konkretów. Górnik Zabrze wygrał 2-0. Wydaje mi się całkiem zasłużenie. Pierwsza połowa, jeśli chodzi o Stal Mielec, bardzo podobał mi się Andrea Prokić, który stwarzał dość duże zagrożenie dla dwóch środkowych obrońców Górnika Zabrze oraz dla bramkarza Chudego. Dużo razy się mylił. Był nawet taki moment, że zagrywał w stronę bramki, bo wyszedł i zagrywał w stronę bramki do obrońcy z Górnika, który był bliżej bramki niż on. Także to była dość taka kuriozalna sytuacja. Potem już trochę Górnik się tego nauczył i potrafił się tego bronić. Trochę stłam się u Stal. A dowodem na to była bramka Bochniewicza z rzutu rożnego. Uderzył z główki, jeszcze piłka trafiła po rykoszecie Mateusza Żyre. I mieliśmy prowadzenie Zabrzan. Muszę powiedzieć, że było to dość takie spotkanie ze ścianą Stali Mielec, gdyż wcześniej do tego momentu naprawdę radziła sobie i stwarzała sporo sytuacji. Natomiast brakowało konkretów. Ja się w ogóle zdziwiłem, jak zobaczyłem w przerwie na statystykach, że Stal oddała tylko jedno uderzenie i 0 celnych, a Górnik chyba 11 i 6 celnych bodajże. Także byłem dość zaskoczony. Pierwsza połowa mi się bardziej podobała niż druga, ale w drugiej połowie mieliśmy cudowne uderzenie Manecha, które, powiem szczerze, nie spotykałem się wcześniej za bardzo z takimi uderzeniami w Ekstraklasie. Może kiedyś Przemysław Kazimierczak, może Buksa, ale Aleksander. No nieźle, nieźle. Uderzył tak fajnie z lewej nogi, zewnętrzną stroną stopy. I piłka fajnie trafiła w okno prawie. Był to bardzo ładny gol i Górnik później jeszcze raz trafił do siatki, ale był tam spalony. Po tym spotkaniu razem z Zagłębiem Lubin mają już zawodnicy Górnika Zabrze 6 punktów, natomiast Górnik ma lepszy bilans bramkowy, więc znowu jest liderem. Nieźle. I wydaje mi się, że wygląda to dla kibiców Górnika całkiem obiecująco. Biorę poprawkę oczywiście na to, że Górnik grał dwa pierwsze spotkania właśnie z beniaminkami, natomiast uważam, że gra z beniaminkami to nie jest do końca na samym początku aż taka taryfa ulgowa, bo oni zazwyczaj dość mocno się starają i to wcale nie było jakąś taką dewizą w poprzednim sezonie, przecież Raków Częstochowa już w drugiej kolejce wygrał w Białymstoku 1-0, a Łódzki Klub Sportowy po pierwszych dwóch kolejkach miał 4 punkty, także wydaje mi się, że Górnik może wyrastać na jakąś niespodziankę, na solidny zespół w górnej części tabeli. Chociaż Ekstraklasa dość szybko się zmienia i różnie to bywa. Natomiast Stal Mielec uważam, że zagrała dość solidnie, trochę brakowało szczęścia mimo wszystko. Była walka, było zaangażowanie i wydaje mi się, że z każdym kolejnym meczem może to wyglądać lepiej, bo w Płocku wyglądali naprawdę spoko. Jeśli chodzi o zawodników, których wyróżniłbym w obu zespołach, jeśli chodzi o Stal Mielec, na pewno Andrea Prokić, na pewno bramkarz, który dość
mocno się starał, jednak przy wielu sytuacjach był po prostu bezradny. Jeśli chodzi o Górnika Zabrze, wyróżniłbym na pewno Manecha, który w drugiej połowie naprawdę nieźle się pokazał. Wyróżniłbym Bartosza Nowaka i ogólnie Górnik zagrał solidnie. To był taki dość twardy mecz, jeśli mam być szczery, i ciężko wyróżnić. Raczej ścierały się takie dwie solidne zespoły, a nie indywidualności. Dziękuję.